W Nowoczesnej jest taka zasada, że to prezydium klubu decyduje, kto będzie zabierał głos. I w tym wypadku prezydium klubu, na papierze mamy to, zadecydowało, że w przypadku osób niepełnosprawnych głos będzie zabierała Kornelia Wróblewska, Monika Rosa i Elżbieta Stępień. I dokładnie tak samo zadecydowali w przypadku ustawy o wynagrodzeniu posłów, gdzie Ryszard Petru zgłaszał swoją chęć wypowiedzi i został też zablokowany. W momencie, kiedy zapytałam się, dlaczego są takie decyzje, dowiedziałam się, że to jest decyzja polityczna, że nie będziemy się wypowiadali w imieniu klubu, ponieważ działamy na szkodę klubu. Z jednej strony przykro mi jest, że Joanna odchodzi, ale z drugiej strony przykro mi jest, że jako pretekst użyła nieprawdy. Oczywiście w kwestii wypowiedzi klubowej na temat ustawy o świadczeniach dla niepełnosprawnych nie prosiła o to, żeby móc się wypowiadać. Tym tematem zajmuje się od początku Kornelia Wróblewska. Z tego co wiem, absolutnie żadnego zakazu nie było. Nie było też prośby ze strony poseł Scheuring-Wielgus na to, żeby głos zabrała. Poza tym u nas też jest taka zasada, że nawet jeśli jest przypisana osoba do prowadzenia danej ustawy i zabierania głosu w imieniu klubu tej ustawy, to zawsze można się z nią dogadać i podzielić się tym czasem, który jest przeznaczony. Czy to był pretekst? To o co chodzi w takim razie? Ja nie miałam żadnych zgłoszeń ze strony poseł Scheuring-Wielgus, że ona chce zabrać głos, bo gdybym taką inicjatywę z jej strony usłyszała, oczywiście bym się tym czasem podzieliła. Moja decyzja nie jest decyzją jakby emocjonalną i spowodowaną tylko tym, dlatego że ja w zasadzie przez pół roku walczyłam o Nowoczesną taką, jaką zakładałam na Truwarze, bo jestem w Nowoczesnej od początku. I w związku z tym, że jakby nie zwracano uwagi na to, co mówię, nie interesowano się tym i tak dalej, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, zdecydowałam, że nie chcę być w organizacji, która mnie nie chce. Ja nie chcę nikogo wypychać. Uważam, że w tej chwili to jest czas, w którym wszyscy powinni pracować na jeden projekt. Tym projektem jest Koalicja Obywatelska, projekt, który ma szansę wygrać wybory samorządowe. To naprawdę nie jest czas na małość, to jest czas na wielkość. A pani żalo o tę decyzję do Joanny Scheuring-Wielgus? Myślę, że można to było w innym stylu trochę zrobić. Stworzy pani jakiś ruch polityczny z Robertem Biedroniem? Na razie wyszłam z partii, nie planuję zakładania nowej partii, nie planuję wchodzenia w jakąkolwiek nową partię. Chciałabym, żeby osoby z moich struktur, z którymi mi się świetnie współpracuje, weszły do samorządu Torunia i wszystkich miast kujawsko-pomorskiego. Będę trzymała za nie kciuki i będę też im pomagała. To jest koniec Nowoczesnej, czy to jest początek końca Nowoczesnej? To jest na pewno koniec Nowoczesnej, tej, którą zakładaliśmy na Torwarze. Tak na pewno, dlatego podjęłam taką decyzję.